Witam cię serdecznie. Potrzeb ty Twojej duszy. Twoja dusza mówi do ciebie. Robi wszystko, co może, abyś ty zauważyła to, co ona chce ci pokazać. A ty bardzo często tego nie dostrzegasz. Zupełnie nie widzisz, że ona pisze, krzyczy, maluje, mruga. Nie widzisz po prostu. Dzisiaj o tym, jak to ja. Nie dostrzegłam. Jak nie zauważyłam, bardzo długo, przez dwa tygodnie, bardzo ważnej rzeczy, aż w końcu zauważyłam. Uśmiałam się z siebie, uśmiałam się z tego, jak życie jest proste, a jak my, uporem maniaka, chcemy wymyślić coś mądrego, chcemy być mądrzejsi od naszej boskiej części nas. Nazywam się Anna migdał jestem soul coachem i mentorką kobiet, które pragną radosnego, szczęśliwego życia z duszą. Dzisiaj opowiem Ci o pewnej przesyłce z Polski. Jak wiesz, mieszkam w Anglii od 20 lat. Jednak Polska ciągle jest w moim sercu. Pracuję głównie z Polkami. Na warsztaty jeżdżę głównie do Polski i bardzo często bywam w Polsce. I przyszedł taki czas, kiedy potrzebowałam zmienić swoje okulary. Kiedy wiedziałam, że to już jest ten czas, że potrzebuję pójść, zbadać wzrok i sprawdzić, czy wszystko ok. Wybrałam Vision Express przy okazji pobytu na warsztatach w Polsce. Poszłam, zbadałam wzrok. Okazało się, że nie jest lepiej, a nawet jest trochę gorzej. <laughs> Okazało się, że nie powinnam ignorować noszenia okularów na co dzień, że najzdrowiej dla mnie byłoby posiadać dwie pary okularów jeden do komputera, a drugie do chodzenia na co dzień, od rana do wieczora. Tak też zrobiłam. Posłuchałam się, kupiłam, zapłaciłam i ustaliłam z osobami pracującymi tam. Że wyślą mi je na adres angielski, praktykują to. Nie jest to jakimś dodatkowym obciążeniem. Taka normalna rutyna, tak się robi. Wróciłam szczęśliwie do Anglii i czekam na moją przesyłkę z Polski. Aż przyszedł ten moment, kiedy dostałam maila, że przesyłka jest wysłana, adres poprawny, wszystko jest zgodnie z planem. I kiedy śledzę swoją przesyłkę, na którą nie mogę się doczekać, nie ukrywam tego. Generalnie bardzo lubię siebie w okularach, lubię chodzić w okularach, <laughs> ale też jest mi wygodnie w okularach, bo lepiej widzę. A tutaj dwie pary nowiutkich okularów, wybranych przeze mnie, wybranych nie takie, które są modne, tylko takie, które mnie się podobają. Kiedy przesyłka była w Holandii, Przeczytałam wiadomość, że ze względu na to, że jakieś formalności zostały niedopełnione, ona wraca do osoby, która ją wysłała. Więc um, pewnie wiesz, jak zareagowałam. Jak ziemski człowiek. W pierwszej chwili pomyślałam sobie: Kurczę, jak to? Ktoś źle zaadresował przesyłkę, ja nie mogę się doczekać, ja tak bardzo chcę. Wiesz, jak to jest, kiedy nie możesz się doczekać. Kiedy, kiedy chcesz coś mieć już teraz, zaraz natychmiast. A okazuje się, że tego nie ma. I prawdopodobnie przez błąd człowieka. Napisałam maila do osób, które tam pracują. Odpowiedziały bardzo szybko i sprawnie, że nie wiedzą, co się stało i że tak naprawdę musimy czekać, aż przesyłka wróci do nich. I dopiero wtedy możemy coś zrobić. Więc czekam. Kolejne dni. A tak jak wspomniałam, nie mogłam się doczekać, żeby mieć je już u siebie. Po czym dostaję maila od nich, że co prawda ta przesyłka już jest bardzo blisko, ale firma kurierska zamiast dostarczyć ją z powrotem do nich, do salonu, to dostarczyła do innego salonu, który był obok, i ten salon obok nie chce oddać tej przesyłki, bo twierdzi, że nie ma podstaw do tego, że to jest właśnie dla nich. Po prostu została źle oklejona. Więc przesyłka wróciła znowu do firmy kurierskiej, do siedziby, i siedziba dopiero wysłała do salonu optycznego, i oni po raz kolejny wysłali właśnie do salonu. A ja ciągle czekam i koresponduję z nimi. I proszę, aby tym razem wysłali jakąś super świetnie szybką przesyłką, bo ja ciągle nie mogę się doczekać. Przede wszystkim chcę mieć okulary. Ale też mam taką, tak, taką niecierpliwość dziecięcą, że chcę mieć jej, mieć jej już teraz, zaraz natychmiast. Więc ustaliłyśmy z um, pracownikiem salonu, że tym razem pocztą Polską. No i one idą tą pocztą polską. Uuu. Uśmiecham się, ponieważ idą bardzo długo. W trakcie, kiedy powinnam je śledzić, okazuje się, że nagle znikają wszelkie znaki i ta przesyłka gdzieś utknęła być może nie utknęła, może idzie ale przestali ją monitorować. Nie mam wglądu, gdzie jest, nie mam wglądu do tego, za ile będzie. I kiedy zobaczyłam to kilka dni temu, usiadłam i pomyślałam, to musi mi coś pokazywać. To niemożliwe, żeby takie rzeczy się działy. Skromnie to dotyka, to mnie to dotyczy. To na pewno tutaj szlifuje swoją cierpliwość, którą szlifuję chyba od urodzenia, <grydy> ponieważ należy do osób średnio cierpliwych. Ale spłynęła na mnie taka informacja, takie moje wiem, z którym chcę się podzielić dzisiaj z tobą. Jak to My bardzo często oczekujemy, że wszechświat nam coś da. Oczekujemy, że dostaniemy to, co wizualizujemy, co przyciągamy. Stosujemy przeróżne techniki prawa przyciągania i czekamy na to, i chcemy, żeby to było już teraz, zaraz, natychmiast. A okazuje się, że tego nie ma. I nie ma. I my tupiemy nóżkami, prawie jak ja tupałam nóżkami, kiedy paczka z Holandii wróciła. I robimy wszystko, ale to wszystko, żeby już to mieć, a tego ciągle nie ma. To jest, to krąży gdzieś w przestworzach, tak samo jak moje okulary. Niemniej jednak ty ciągle nie trzymasz tego w swoich rękach. To ciągle nie trafiło na ten konkretny adres. I myślę, że ta cała sytuacja bardzo klarownie pokazuje mnie, tobie, i wszystkim, którzy chcą tego posłuchać, jak to nasze życzenia, nasze manifestacje i nasze prośby do wszechświata są wysyłane. Są wysyłane jednak, to Ty też jesteś tym wszechświatem i to Ty też wysyłasz. I ja zapytałam siebie: Co takiego we mnie blokuje tą przesyłkę do mnie? Co takiego jest we mnie? Że stworzyłam sobie taką sytuację, bo skoro wszyscy jesteśmy jednością, i skoro ja jestem tobą, a ty jesteś mną, i skoro jeszcze ja stwarzam swój zewnętrzny świat, i to wszystko, co dzieje się na zewnątrz, jest konsekwencją tego, co ja mam wewnątrz, to dlaczego sobie to zrobiłam? <ślad> dlaczego stworzyłam taką sytuację? Dlaczego nie mam teraz tych cudnych okularów na nosie, tylko gdzieś tam podróżują po świecie, a być może leżą w jakimś kącie w magazynie? Dlaczego sobie to robię? Jakie moje przekonania wewnętrzne? Jakie moje naklejki, ładki, które noszę w sobie, mówią do mnie, że mam czekać, że nie mam się tak szybko z nich cieszyć? Być może coś mówi do mnie wewnątrz, że nie zasługuje, być może coś mówi do mnie, że zawsze tak jest, że przesyłki przepadają, albo być może mówi ktoś coś do mnie, że zawsze kiedy czegoś bardzo pragniesz, to tego nie dostajesz. Przyznam Ci, że pracując sobie z tym tematem w tej przestrzeni, odkryłam kilka bardzo głębokich przekonań, które do dzisiaj piastowałam. Między innymi właśnie to, że jeżeli ci na czymś zależy, to na pewno tego nie dostaniesz. Kolejnym, że im bardziej na coś czekasz, tym droga tego czegoś do ciebie się wydłuża. Czy to jest prawo naturalne? Nie. To jest przekonanie, które jest bardzo moje, być może też i Twoje, bo jest to. Przekonanie przyjęte ze społeczeństwa, z dużej grupy ludzi, można by powiedzieć z dużej masy ludzi, że im bardziej czegoś pragniemy, tym dłuższa jest droga tego czegoś do nas. Zaczęłam pracować z przekonaniami. Bardzo lubię pracę z przekonaniami. Pokochałam pracę z moim ciałem mentalnym. I z ogromną radością spoglądam teraz na Stronę, gdzie tak naprawdę nic się nie zmienia, na stronę poczty polskiej, gdzie nic się nie zmienia, gdzie ciągle widnieje ten sam napis, że paczka wyszła z Polski. Ehm, dawno temu. <ścoughs> Jednak ja czuję, że ona po prostu przyjdzie w najbardziej właściwym czasie. Mam spokój, wręcz jakąś taką dziwną radość i zabawę. Że tak udało mi się, rozwiązałam ten quiz. <laughs> udało mi się przeczytać tą wiadomość. Odgadłam, odczytałam tą zagadkę, którą powinnam odczytać, albo inaczej, odczytałam znak swojej duszy. Znak, który powiedział, właśnie w taki sposób wysyłasz do siebie to, co manifestujesz? Robisz to, wysyłasz, dajesz adres, przyklejasz znaczek i wysyłasz. Ale to, że to idzie przez Chiny albo jeszcze inne miejsca na świecie, które są maksymalnie długie, zależy tylko od tego, co jest wewnątrz Ciebie. Zależy tylko od tego, jak bardzo Ty jesteś gotowa na łatwe, radosne i lekkie życie. I za każdym razem, kiedy uda Ci się odkryć w sobie kolejne przekonania, które Ci nie służą, i podejść do tego z radością, z humorem, z uśmiechem, i być może bardzo szybko zmienić je na te radosne, te służące Ci, to. Kolejna przesyłka nie będzie musiała błądzić. To kolejna przesyłka przyjdzie prosto do celu. Życzę Ci, aby wszystkie Twoje przesyłki przychodziły do Ciebie jak najszybciej: bez zwrotów, bez zniknięcia z pola widzenia. Aby wszystkie Twoje wizualizacje, manifestacje i wszystko, co sobie zamarzysz, przychodziło szybko, łatwo i prosto w Twoje ręce. Kiedy jednak zdarzy się inaczej, zapytaj siebie, co mnie to pokazuje? Dlaczego czekam tak długo? Dlaczego nie jestem gotowa na przyjęcie tego? Jakiego znaku nie widzę? Jakiej wiadomości nie odczytuje? Bo pamiętaj, że twoja dusza może kontaktować się z tobą tylko i wyłącznie znakami, za pomocą przyrody, za pomocą kart, jeżeli pracujesz z kartami, symbolami, czy czasami nawet słowami piosenki, która właśnie wpada ci w ucho. Jestem wdzięczna sobie, jestem wdzięczna swojej duszy. Uśmiecham się cały czas nagrywając ten tekst dla ciebie, bo kilka lat temu bym się złościła i ciągle tupała i ciągle krzyczała, a teraz to tupanie i krzyczenie trwało kilkanaście minut. Bardzo szybko zdjęłam winę z osób, które wysyłały to do mnie. Wziąłam odpowiedzialność za całą sprawę. Jednak na odczytanie znaku czekałam kilka tygodni, potrzebowałam kilku tygodni, aby zrozumieć, że w ten sposób. Moja dusza, moja wyższa jaźń, chcę, abym coś zobaczyła. chce, odkryła że tak naprawdę to ja wysłałam do siebie tą przesyłkę i tak naprawdę to ja stworzyłam te wszystkie przeszkody. Życzę ci cudownego dnia i do usłyszenia wkrótce.